W najnowszym dwutygodniku Nowe Info cywilna kara za lawinę. Ojciec walczy o zadośćuczynienie za śmierć synów w lawinie z 2003 roku. Nowe Info ma już 2 lata. Wznowiono proces o łapówki w przemyśle węglowym. Jednym z oskarżonych jest obecny prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Tychach. Radny opozycyjny na sesji Rady Miejskiej. Obsiedliście nas jak wszy. Brawurowa akcja ratownicza w Himalajach z udziałem Tyszanina. Minister sportu zapowiada wniosek o odznaczenia dla ratowników spod Nanga Parbat do prezydenta Rzeczpospolitej. Skromne wojażowanie urzędników z tyskiego ratusza. To nieco co kiedyś, kiedy rocznie wydawano na podróże zagraniczne 40 tysięcy złotych. Wypięknieje Mikołów, przynajmniej w centrum. Będzie rewitalizacja kamienic. Jak bawią się studenci trzeciego wieku w Bieruniu? Co dalej z fabryką Fiata w Tychach? A prezydent Tychów bada, czy to nie faszyzm. U nas oczywiście też relacje i zapowiedzi kulturalne, program telewizyjny na cały tydzień i wszystko to, co najważniejsze w lokalnym sporcie. Jest oczywiście krzyżówka z nagrodami książkowymi ufundowanymi przez wydawnictwo Wideograf oraz felieton kulinarny. Polecam najnowsze wydanie Nowego Info. Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny.